zbyt silny. Na dodatek boli mnie łapa i nawet nie mogę wezwać rajdera. O! Nie mam obroży. Muszę zacząć wspinać się na górę. Chyba nic nie idzie dzisiaj zgodnie z planem. Jest już Ice, ale gdzie jest Sky? Powinna już tu dolecieć. Sky, jesteś już blisko? Sky! Halo, Sky, słyszysz mnie? Hej, Everest, co tam? Sky nie odpowiada na wezwania. Obawiam się, że coś jej się mogło stać. O-o, lepiej wezwijmy Rydera. Halo, mówi Ryder. Hej, Ryder, Sky jeszcze nie ma i trochę się z Everestem martwimy. Nie odpowiada na moje wezwania. A to dziwne. Spokojnie, znajdziemy ją. Nie ma problemu, którego nie rozwiążemy. Brrr, ale zimno. Halo? Jest tam ktoś? Możesz mi pomóc? Cóż, jesteście za małe, ale za to milutkie. Mogę tu chwilę odpocząć? Zmęczyłam się. O, dziękuję. Bardzo mi pomagacie. Jejku, Sky, przecież musisz gdzieś tu być. Jest! Chyba tu się rozbiła. Ale co to za miejsce? Te skały pomogą Ryderowi tu trafić. Cześć, Ice! Znalazłaś coś? Ryder! Znalazłam miejsce, w którym się rozbiła. Obok niedźwiedzie i skały. Świetnie! Wiem, gdzie to jest! Everest! Sky jest obok niedźwiedziej skały. Szukaj śladów w śniegu. Zrozumiałem, Ryder! Everest! Widzę ją! Czekaj, Sky! Zbocze jest zbyt strome dla mojego pojazdu. Ale wiem, jak inaczej mogę ci pomóc. Jej! Czemu się smucisz? Wsiadaj ze mną! No już! Podrzucę was do schroniska Jake'a i tam się ogrzejecie! Hej, pieski! Ryder! Znaleźliście Sky? Oczywiście! Chciałbym, żeby Marshall pojechał do Jake'a i dokładnie zbadał Sky. Już odpalam i jadę! Boli, ale nie bardzo. Muszę spojrzeć. Prześwietlenie! Jak ona się czuje, Marshall? Jest wyziębiona i boli ją łapa, ale kości nie są złamane. W takim razie możesz już zdjąć mi ten kołnierz? Pewnie. Ciepłe kakao dla najlepszych przyjaciół. Jej! Jej! Pycha! Dziękuję wam wszystkim za pomoc. Nie ma sprawy, Sky, ale pomagali nam także inni. Ha? Miło cię widzieć, Sky. Ice! Proszę, Sky, coś ci przyniosłem. Moja obroża! Dzięki, Ryder! A kiedy masz kłopoty, to wołaj o pomoc! Najlepiej zanim zgubisz obrożę! Wow! Światło! Jej, Apollo, ale z ciebie wielka mucha! Pomożemy ci! Drabina! Dobrze, Rocky, uwolnij teraz Apollo! Tak! Dzięki, Rocky! W samą porę, bo mój super słuch odbiera wibracje tego wielkiego pająka! Rabel, szybko! Użyj buldożera i przynieś skały przed wejściem do tunelu! Chodźmy, kolego! To niesamowite! Przebiłem łapę z bohaterem! Już nigdy w życiu jej nie umyję! Świetnie, pieski! Tak!
Rocków jest dużo silniejszy. Rocky i Rabu, pomóżcie Sky uratować resztę królików. Jasne! Małe króliczki mogą liczyć na ratunek przed złym pająkiem zawsze. To już ostatni z nich. Oto pies, który lata! Zaraz się przebije. Jesteście gotowi? Zwinąłem pajęczyny w kulki, więc możemy zaczynać. Wow, one są znakomite. Chase, a u ciebie? Działko na piłki. Marshall? Działko wodne. Poza bohatera! Mój przyjaciel Rabl i ja zrobiliśmy mocną barierę, królu pająków. Nie przedrzesz się! Może cię nie usłyszał, co? Rocky i Rabl, poczęstujcie gościa jego własną pajęczą bronią. Zaczynamy od kulek! Apollo, teraz ty! Miłej podróży! Nie poddaję się! Trochę za słabo się lepi. Rabl, wiem, że boisz się pająków, a król pająków jest ogromny. Ale może dasz radę przebiec obok niego i przesunąć skałę znad smoły? To tylko pająk? A ja to przecież super Rabl! Nie bój się, to tylko wilgachny pająk. Tutaj, pajęczy królu! To się może udać! Nie złapiesz mnie, pająku! Świetna robota, a teraz uciekajmy! Król pająków nie wyjdzie stąd w najbliższym czasie! Wspaniała robota! Jesteście bohaterami! Dziękuję, psi patrolu! Zwłaszcza tobie, Rabl, za to, że pokonałeś swój największy strach, żeby uratować świat! Oj, przestań! Bo gdy masz kłopoty, to krzycz po pomoc! Będę! Hej, Rabl! Wstawaj! Wstawaj! Co? Przespałeś prawie całą noc filmową z Apollo Super Psem! Spałem? Więc to był tylko... nieważne. Oto Apollo Super Pies, który dziś... znów uratuje świat! Słoniowe drzewo! Według tej mapy musimy przejść obok słoniowego drzewa. Szybko! Jej! Ten słoń ma także rogi! Śpiegula znalazła Humdingera. Przychodzi po pniu na rzece. Tutaj jest! Chodźmy! Co? Nie tym razem, psi patrolu. Spróbujcie teraz przejść przez rzekę. Chase, użyjmy liny! Jasne! Lina! Dobra robota! Ryder, którędy teraz? Mapa mówi, żeby skręcić w lewo za bałwanem. Za bałwanem? Chyba zakopywał ten skarb w zimie. A może miał na myśli... bałwanią skałę! Nieźle, Rabl! Czegoś mu brakuje. A wiem! Teraz już wygląda jak bałwan. Pieski,
Musimy mu pomóc! Sieć nie doleci tak daleko! Potrzebny nam ktoś, kto tam dotrze! Piesek górski! Everest! Mówi Ryder! Potrzebuję, żebyś przybiegł z hakiem nad stary most nad kanionem! Burmistrz Handlinger może spaść! Już się robi, Ryder! W biedzie Everest was nie dowiedzie! Everest! Tak, 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 patronaż, rada, da, da. Pomocy! Już jestem, Ryder! Everest, wystrzel linę, żeby owinęła się o to drzewo i wylądowała tam. Jasne! Hop, hop. Lina z hakiem! O! Świetnie, Everest! Niech pan złapie linę i przeleci do brzegu urwiska! A jeśli spadnę? Nie spadnie pan, spokojnie! Cześć! Sieć! Sieć! Tak! Udało się! Świetna robota, pieski! Ach, dzięki, Ryder. Doceniam waszą pomoc. Nie ma sprawy, burmistrzu. Jak ma pan kłopoty, proszę wołać o pomoc. Cóż, to do zobaczenia. Czeka na mnie skarb. Ale my go uratowaliśmy. Może lepiej znajdźmy jakieś przejście. Spokojnie, pieski. Znam ten kanion jak własne pazury. Nie wiedziałem o tym skrócie. To gdzie teraz, Ryder? Sprawdźmy na mapie. Przed nami tylko ten duży X. Powinniśmy do niego dojść właśnie teraz. To X! Jaskinia musi być w pobliżu. Oto i ona! Świetna robota, pieski! Latarka! Mam nadzieję, że jesteśmy tu pierwsi. Dobrze, pieski. Zobaczmy, co tu jest. Tu jest kolejny X. Zobacz, co pod spodem. Łopata! Coś tu znalazłem! Super! Chwila! Wygląda na to, że jest coś jeszcze. Co takiego, Raby? Skarb starego Wilbura! Hej! My go znaleźliśmy! A właśnie, że ja go znalazłem! Znalezione, nie kradzione! Więc to mój skarb! O! Co? Kalesony? Przecież to nie jest skarb! Niekoniecznie! W dawnych czasach, gdy było zimno, taka bielizna to był szczyt marzeń! Niech pani burmistrz zabierze ten skarb! Nie chcę go! Burmistrz w czerwonych kalesonach też coś! Dobra! Zobaczymy, co jeszcze tam jest! Może to czapki do kompletu z bielizną? To jest prawdziwy skarb Wilbura! Hamujemy, pieski! To pewnie ta lawina kamieni! Widzę kapitana! I François! No i kość! Widzę psich! Znaczy ich! Ale droga zawalona jest kamieniami! I co zrobimy? Musimy oczyścić drogę! Dasz radę, Raby? Ta droga potrzebuje OCR! Odrobiny czułości Rabla! Dźwig! Odkładaj je tutaj! Jasne, Ryder! To już ostatni! Świetna robota, Rab! Teraz możemy ich wreszcie uratować! Już skończyli! Mogą przejechać! Jej! Powiedzcie, gdy będę na ziemi! Już pan jest!
Nie było aż tak źle. Teraz ty, chłopcy! Nie ruszę się stąd, dopóki nie wykopiemy tej kości. Na pewno, kapitanie? To nie jest bezpieczne. Będę uważał. Jeśli ją wykopię, Zatoka Przygód będzie miała własny szkielet tyranozaura. Juhu! Uwaga! Wybaczcie. Pieski, wykopiemy kość i razem z kapitanem zwieziemy na dół. Sky, opuszczaj uprząż! Jest gotowa, Ryder! Rabl, przygotuj dźwig do zabrania kości. Ja pomogę ją wykopać. Zrozumiałem, Ryder. Jej, ale bym ją schrupał. Teraz, Sky! Ryder! Trochę bliżej, Sky! Ostrożnie, Ryder! Dobrze, kapitanie. Wykopmy tę kość. Ona się rusza. Dobrze, Rabl? Ustaw dźwig na pozycji. Tak, Ryder. Uwaga na dźwig. Jeszcze trochę. Jeszcze trochę. Już, udało się. Rabl, w górę. Nie tylko kość może spaść! Ryder? Pomocy! Sky! Zjadę na dół na kości! Użyj uprzęży i uratuj kapitana! Zawinaj, kapitanie! Piękna! Juhu! Och, chłopcy! François! Ha, ha, ha! Znalazłem ostatnią kość dinozaura! Teraz zostanę paleontologiem roku! François! To znaczy, obaj zostaniemy paleontologami roku! I pieski też! Kość pasuje, a więc uroczyście ogłaszam, szkielet za skończony. Jej, choć raz nie tylko my cieszymy się na widok kości. Chyba mu się tu podoba. Skąd pani to wie? Spójrz, jak się uśmiecha. A teraz zdjęcie z tymi, którzy ją znaleźli. To ja, mój kuzyn, Ryder i cały psi patrol. Tak jest. Byłyście bardzo dzielne pieski. Pamiętajcie, jeśli macie kłopoty, to ryczcie po pomoc. Uwaga, uśmiechamy się. O, spójrzcie na to. Krzyk orlicy brzmi strasznie. Dobrze, że Sky tutaj nie ma. Gdyby to usłyszała, nie byłaby szczęśliwa. Chase, Ryder, szybko! Cicaletta tak się martwi! Drabina! No i marszaj! Hej, Cicaletto, zaraz cię uratujemy! Plecak już przyczepiony, Chase! Bum! Wyciągarka, start! Cicaletto! Mam ją! Kurczak wylądował! Cicaletto, to łaskocze! Ojej! Udało się! Marszal, mój bohaterze! Świetnie, marszal! Na górę! Cukiereczku, jesteś cała i zdrowa! Cicaletta jest zdrowa, ale coś jest nie tak z orlicą! Wygląda, jakby coś się stało.
Mamy tu kolejny problem. Mama orzeł zaczepiła się o coś i jest uwięziona w gnieździe. Mama, która nie może lecieć po pokarm dla młodych, to poważna sprawa. Potrzebujemy pieska, który uwolni orlicę. To jej się nie spodoba. No wiem, ale potrzebujemy tu Sky. Sky, musisz nam pomóc! No pewnie, Ryder! Mama orzeł zaplątała się w gnieździe i nie może wylecieć po pokarm. Musisz ją uwolnić! Orlica? Jasne. Skrzydła! Oto pies, który lata! Widzisz jej zaplątaną nogę? Widzę! To chyba jakiś sznurek! Musimy ją uwolnić! Myślisz, że dasz radę? Myślę, że nie mam wyjścia! Ostrożnie, Sky! Ojej! Chase, użyj pieguli, by odwrócić uwagę orła. Lataj wokół gniazda, żeby Sky się zbliżyła. Świetny pomysł, Ryder. Szpieg Chase się tym zajmie. Szpiegula! Masz szansę, Sky. Dobrze, zaczynamy. Tak, juhu! Udało ci się, Sky! Orlica wolna! Jesteście naprawdę niesamowici! Dzięki, bo kiedy masz kłopoty, to... na pomoc! Hej, orzeł jest wolny? Szpiegula! Lepiej ją stamtąd zabierz, Chase! Ty też, Sky! Możesz lądować! Wszystko dobrze? Wszystko dobrze. Oglądam tylko pisklaka. Jaki słodki. Słodki? O! Chyba jest już dobrze. To wszystko dzięki wam, pieski. Możemy wracać do bazy. Dzięki, Ryder. Nie ma sprawy. Cicaletto, chyba nie podziękowałaś tym dzielnym psom za ratunek. Ale Wally'ego nie ma! Zaraz, coś tam wystaje z wody! To nie on, tylko głodny wieloryb. Ryder, niedaleko bazy widać stertę pustych muszli. Nie widzę Wally'ego, ale może być w pobliżu. Już jedziemy! Sterta pustych muszli? Wally wprost uwielbia świeżutkie ostrygi. Zaraz to sprawdzimy. Zabierzemy ze sobą kilka przekąsek. Świetny plan! Koło! Wally'ego powinien skusić ten pływający przekąskowiec. Wyjadają przysmaki dla Wally'ego. Szybciej, Zumo! Musimy je zrzucić! Na razie, pierzaści kumple! Został pasażer na gapę. Już prawie jesteśmy. Musimy tylko zgubić kilka wygłodniałych mew. Nie tylko wam przeszkadzają. Oto ta sterta muszli. Uciekaj! Nie tęsknisz za swoimi kolegami? Poczekaj, ja spróbuję. Sio, sio! Jej, Ryder! Masz na nie magiczny wpływ. Nie ja! On! Więc to dlatego się ukrywał. Wally ma przyjaciółkę. Dobrze, że jesteś, mój morsie.
O, razem z przyjaciółką. To może nazwiemy cię Wolinda. Podoba im się. I proszę o przekąski. Uroczystość na cześć morsów musi zacząć się od rybnych delicji. Spójrzcie, jak jej smakują. Ale Wally nie je. Normalnie wariuje, gdy widzi te zielone ciasteczka. Hej, chyba zostanę wujkiem. Dlatego Wally oddaje jej najlepsze kawałki. Wolinda będzie miała dziecko. To wspaniale! Będzie mały morsik? Ale super! I dlatego Wally przepadł. Szukał pożywienia dla Wolindy. Ona musi dużo jeść, żeby dziecko się rozwijało. Jesteś gotowy do roli ojca? Czemu Wally ma taką minę? Spójrzcie, jak rusza się ta boja. Jakby ktoś za nią ciągnął. A gdzie Wolinda? O, może zaczepiła się o łańcuch. Szybko, Zumo! Jeśli utknęła pod wodą, musimy jej pomóc. Dobrze, Wally. Prowadź do Wolindy. Tak, morsy mówią dziękuję. I pamiętajcie, jeśli macie kłopoty, wołajcie o pomoc. Kapitanie, co słychać u naszych morsów? Chciałbym wiedzieć. Wypatruję ich od ponad tygodnia. Halo! Wally, gdzie jesteś? Najwyższy czas! Bardzo się cieszymy, że was widzimy. I z tego, że jest was już trójka. O! To najpiękniejszy malutki mors na świecie. Proszę bardzo. Jej, ale grzeczne maleństwo. Oraz jakie wspaniałe pieski. On wszędzie za mną lata! Skakuj do uprzęży! Zaprowadzimy go do gniazda! Hej, Terry! Leć za mną! Ja polecę poszukać ostatniego! Dobrze, Terry. Zaczekaj tu na mamę. Jestem cały. Nie, dzięki. Nie jestem pterodaktylem, tylko psem. I... O, fu! Fuj! I jeszcze fuj! Ryder, kiedy uruchomicie maszynę do karmienia dinozaurów? Jeszcze chwilę, panie burmistrz. Pośpieszcie się, Cicaletta długo już nie wytrzyma. Nie jedz tego! To są stokrotki, pani burmistrz! Mam jeszcze chrupki na czarną godzinę. No trudno. Łopata! Nikt nie będzie gryzł mojego pra-pra-pra-pradziadka! Aaa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 a
I co my zrobimy? Co my zrobimy? Co my zrobimy? Koło!
jeszcze od małej, ty potworze! Pterodaktylu, bo kiedy masz kłopoty, to rycz po pomoc. O nie! Dobrze, Rocky. Czas poprowadzić paradę. Jaki marsz prosto do dżungli. Wyrzutnia przez napu. Zgłodnieją i to już niedługo. Marszal Sky, gotowi? Tak, ale jesteś pewien, że te pterodaktyle polecą za mną? Pewnie, jesteś jak członek ich rodziny. Poza tym uwielbiają zapach ryb. Fuj, a mogłem nie pytać. Lecimy do nieba! Odchodzicie? W dżungli będzie im o wiele lepiej. Pa, pa! Psi patrol! Musicie uratować mój dwór! Kurę! Dzwon! Kurę! Dzwon! Kurę! Dzwon! Dobrze, dobrze, jedno i drugie. Dzięki! Co się dzieje tam na dole? Możemy sprawdzić w tej interaktywnej aplikacji. Pokażcie, pokażcie! Jasno. Ciemno. Jasno. Ciemno. Spokojnie, Cicaletto. Mamusia cię zaraz uratuje. Sygnał. W lewo, w prawo, w lewo, wszystko mi się miesza. W górę, w lewo, 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 wszystko się miesza. O, gdy patrzę, jak się kręcą, to czuję się... tak... Jejku, panie burmistrz, proszę usiąść tutaj i odpocząć. Zimny okład! Dziękuję. Tylko spokojnie. Pani Cicaletta się świetnie bawi. Azuma i ja wkrótce wyciągniemy ich spod wody. Chyba masz rację. Cicaletta jest... Co to jest? Nie wiem, ale jest duże. Szybko, Zumo. Sprawdźmy, czy nic się nie stało. No już. Gotowa do nurkowania. W dół. Morski robal! Spodobał mu się dzwon kapitana Turbota! O raju! Wygląda na to, że potrafi dość mocno złapać! Płyń jak najszybciej, Zumo! Szczęka! Czy ten robal się z nami bawi? Dobrze, jak chcę! Trzymaj!
podnieść. Musimy być sprytni. Wiesz, co robić, Zumo? No pewnie, Ryder! Gili, gili, gili! To działa! Pociągnij, szybko! Wodne robale mają łaskotki! Kapitanie, złapaliśmy już dzwon! To niesamowite! Sprawdzimy, czy zwierzakom nic się nie stało. Ciekawletta jest cała! Och, ale mi ulżyło! Chyba się przewrócę! Proszę! Teraz tylko trzeba wyciągnąć dzwon nurkowy na pokład! Dobrze, hak jest gotowy! O nie! Odpadł uchwyt do wyciągania! Czy z drugiej strony włazu także jest uchwyt? No tak, racja. CB, obróć cały dzwon w stronę liny. Obracam się. Zwierzęta przełączyły CB w stan uśpienia. Spokojnie, kapitanie. Znam kogoś, kto pomoże. Chwyta! Stąd nie sięgnę do uchwytu. Muszę stanąć na dzwonie. Hurra! Udało się! Zdejmijcie mnie stąd szybko, póki jestem jeszcze suchy! Za późno! Udało się! Dziękujemy! Mój dzwon jest już bezpieczny! Nie ma sprawy, bo jeśli macie kłopoty, to dzwońcie po pomoc! Tylko może nie jednocześnie! Dobrze, pieski! 1, 2, 3! Wyciągarka! Dźwig! Udało się! Trochę robota! Dasz radę to naprawić, Rocky? Ja niczego nie marnuję, także czasu! Statek będzie wyglądał jak nowy! Brum! Śrubokręt! Znakomicie! Przekonajmy się, czy nie tonie! Śruba! Dzięki, Ryder! Zawsze chętnie pomagamy! Czy teraz ja mogę pokierować? Może powinniśmy zrobić przerwę. Ten wieloryb musi gdzieś tam być. Bowie! Co to było? Zew wieloryba! Gdzie się podziały okulary? Ja nie zdara. Widzę wieloryba! Musimy ruszać! Już! O, tutaj są. Hej! Zaczekaj! Stój! Zbliża się! Zbliża się burza! O! Okropna burza! Może lepiej zawrócić? A! Tutaj jest! Biały wieloryb! Pomocy! Wracaj do statku! Nie zostawiaj mnie samego w wodzie! Chciałem płynąć statkiem, a nie wielorybem! Pomocy! François! Wzywam Psi Patrol! Znowu! A tak naprawdę wymyśliła to Cicaletta! Rozumiem! Znów się coś stało, kapitanie? Obawiam się, że tak. Spójrz! François znalazł wieloryba, ale pod sobą! Jej! Wygląda niezwykle! Tak, ale mój statek płynie sam! Zuma! Sky! Musimy uratować François! Znowu! Do roboty! Kapitanie, proszę wsiadać! Zabiorę pana na flądrę! Juhu! Dzięki, Ryder! Mój kuzyn jest czasami aut, naprawdę aut, a nieznośny! Sky, widzisz gdzieś François? Ryder, widzę go! Zumo,
Popłyń do Sky i pomóżcie mu! Zanurkujemy! Jak się dostanę na pokład? A może obaj tam wskoczymy? Niech się pan trzyma! I już jesteśmy? Cali i zdrowi, kapitanie! O! Juhu! Pomocy! Szybko, zanim wieloryb odpłynie! O, ja chcę stąd zejść! Witaj, moja ślicznotko! Pomóż, kołaci! Mam te zdjęcia, na których ci zależało! Pomocy! Koła! Niezły rzut, Zumo! Sky, opuść mu uprząż! Dobrze, Ryder! Udało się! Dziękuję wam, dzielne pieski! Przesyłka specjalna! Postawcie mnie już na lądzie, proszę! To znakomity pomysł! Żegnaj, wielorybie! Świetna robota! Byłyście takie dzielne! Dzięki za coś ciepłego, kapitanie! Dziękujemy za ratunek, pieski! I to obaj! A tak! Dziękuję bardzo! Bo kiedy macie kłopoty, to krzyczcie po pomoc! Czy tak? Znalazłem wieloryba! Raczej to on znalazł mnie! Pa, 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 pa